Dzień dobry, cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku Hoi Belerun. Oczywiście jedziemy od razu sprzedać ten rzepak, bo mamy 77 ton. Więc lecę od razu na handel. Jest grudzień, a w dzisiejszym odcinku będziemy robić orkę. Ale nie zimą, tylko wiadomo, skipnę sobie do stycznia, czy tam do marca. W marcu na pewno chcę jeszcze sprzedać, znaczy w marcu, w styczniu sałatę, więc na spokojnie. Jedziemy sprzedać pierwszy rzepak, bo jest 2454, coś takiego, taka cena jest. Zostałem przed odcinkiem go przywiozłem, pociąg nas podałem w czasie zaczynania odcinka, ale to w sensie było widać. I znalazłem do Zańska, jakby ktoś pytał. Zapomniałem o niej, gdzie ona totalnie jest. Ale sobie ją przypomniałem. 189 tysięcy dolarów, tak więc ładnie. Nie wiem na co to wydać, pole mam kupione. To idziemy spać. Jeszcze pójdę tą sałatę od razu załadować. A jedna fala tylko nie wyjdzie. Mamy 8 ton sałaty. Na tym autoloadzie. Więc... O, właśnie promocję trzeba zobaczyć. Dobra, nic ciekawego. Jutro ma być niby cena sałaty, tak pokazuje. Jak nie będzie, to będę zły. Oczywiście już styczeń jest. Coś tam wyskoczyło, ale to wiadomo, że tego nie widać. No, tak sobie myślałem, że pewnie koszarka. Dobra. Pierw promocję, Fend Katana, dobra, nic ciekawego, takie co by mnie interesowało w tym momencie akurat. $3200 i rośnie sałata. Teraz niby, że w marcu jest najwyższa. Nie wiem, się z tą sałatą tam nie spieszy, więc... Żeby jak będzie pełny autoload, to żeby był sprzedany. O, od razu do jajek pójdę zobaczyć. Zwierzęta nie ogarniam, bo mam ogarnięte. O, kolejna ta się zrobiła. Paleta jajec. No, mam, że to już fajnie te kury zaczęły robić jajka. Jeszcze zobaczę zwierzęta na szybko. To jest ogarnięte, to jest ogarnięte. Kury przeżyją. No i dobra, lecimy spać i w marcu jedziemy orać. Tak w lutym to trochę za szybko. Ale myślę, że taka wiosenna orka to będzie elegancka. Dobra, one jeszcze jeden dzień przeżyją, bez żarcia. Bez dosypywania. Te przeżyją. Więc nie ma problemu. Czy 200. Fajnie by było się z tym garnąć. A wiecie co? Myślę chyba pracownika sobie. I on sobie z tym pojedzie. Mały masy sobie z tym pojedzie. Tylko powiedz mi, gdzie jest krep. To pewnie tam koło 7, tak? Dobrze myślę? Tak. 9500 sałaty, więc od razu jakaś kasa będzie. Dobra, wyjadę tu na asfalt. Tutaj jęczmień i pszenica ładnie urosły już. Od ostatniego odcinka. A nie chcę się tego krasa zapalać, tylko trochę nierealnie przeprowadzę. O, niech stoi. I teraz tak, mały masejek. Przejedź. Dam ci tutaj dla pewności.
No i dobra, idę orać. Dobra, w sumie mogę wrócę orać się urmami. O dobra, bo myślałem, że mam to włączone, ale jednak to wyłączyłem. Tego speeda. Bo tego speeda to fajnie się po odcinku używa. Będę sobie szybko save ogarnąć. Ale powiem wam, że przy tym odcinku siedziałem i tak 40 minut, żeby ogarnąć save'a. Czyli w skrócie, no, zawieź ten rzepak. No co ja robiłem przed save, przed odcinkiem? No co, no ogarniałem save'a, czyli zawiozłem rzepak. Rozsypałem nawóz na pola, bo wymagały drugą dawkę i to było chyba praktycznie wszystko. Nic więcej chyba nie robiłem. No nie, i sobie okazję sprawdzałem co chwilę w sklepie. O, Trion jest na promocji. Jak fajnie. Dobra, kurczę, nie wiem jak to zrobić. Ale chyba tą krótszą część sobie wyłoram tutaj. Pierw. Z tej podłogości, czy podłogości, po tej stronie będę sobie na końcu latał. Teraz jadę do końca i tutaj tą stronę, tutaj od rzeki będę orkę robił. Ten tam z drugiej strony. I też będzie ładnie pole zrobione. No tam to niech się martwi. A tutaj to na odcinku, to po odcinku może zrobić sobie. Tutaj długa prosta będzie to. To będzie fajne pole pod... Pod co? Pod Sorgo. Jeszcze zobaczcie, gdzie jest mój kandydat. A on tam jest dopiero. A, on tam będzie prawo. No dobra. W zasadzie... No nie jedzie asfaltem, więc on tam... Jedzie jak chce, tak? Jak mu tam gruszy w duszy zagra. A, jakby ktoś pytał kolory, to jest oświetlenie oczywiście od czarnego. Gdzie je znaleźć? Po prostu trzeba siedzieć u Brączka na Liwie i tam co jakiś czas moderatorzy wysyłają oświetlenie. Jest to bardzo fajne oświetlenie. Gra dużo lepiej wygląda niż bez tego oświetlenia. Tak, że przez to oświetlenie zaczęłam się grać w Łyski Dwójkę, szczerze mówiąc. Robi robotę. Teraz tego tak nie widać, ale to w lipcu najlepiej widać, bo to są takie ładne kolory. No i stałe 60 fps przy nagrywaniu. To mi się podobało. Tak ma być, kurczaczki pieczone. Ciekawe, czy jakbym skręcił sobie jeszcze ustawienia graficzne, bo mogę, bo to nie są na max. To są średnio ustawione. Jakbym skręcił sobie ustawienia, to ciekawe, czy by dało radę komputer. A teraz fajna, chłodna klawiatura, więc... Nieco elegancko, ale... To wiadomo. Tyle jakbym to skręcił, to różnie by mogło być. Że podczas nagrywania bym nie miał wtedy całych 60 fps, pewnie, tylko bym miał pewnie po 40. Szczerze mówiąc, to elegancko ta gra wygląda średnio. No i na tym oświetleniu na pewno są cienie wyłoszczone. To widać, że... No, znalazłem takie jakieś. Nie były te cienie. Tu drzew. I ogólnie cienie pojazdów nie były aż takie intensywne. No i dobra, lecimy. I to ile jeszcze? Dwa przejazdy? Nie, dwa nie, ale tak z trzy przejazdy jeszcze. Mógłbym kupić nowy ciągnik, ale po co mi? Dopiero kupiłem klasa w poprzednim odcinku. Ula luna, trzeba będzie na stację podskoczyć po paliwko.
Dobra, dało radę. No, dwa przejazdy jeszcze oprócz tego. Ten jeden to chyba na wstecznym zrobię. Czyli się cofnę się po niego. Zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to nie można mówić, że zrobię tak albo tak, a potem na końcu i tak to nie wyjdzie i będzie dupa. Będzie dupa blada i marmolada. Fajnie. O! Sarda, właśnie. Hunter. Może na Hunterka sobie pójdę? Chociaż nie wiem. Nie wiem, czy mi się będzie chciało iść akurat na Huntera, ale zobaczę. Być może i tak. Fajnie, ten zestaw mi się podoba, ten masy z tym pługiem zawsze. Od zawsze, a może nie zawsze, tylko od zawsze. Kurde. Jakby nie nagrywał teraz odcinka, to bym mógł fajne rzeczy oglądać. Na YouTubie. No dobra. Przynajmniej jutro nie będę musiał się martwić, że nie mam odcinka na niedzielę, tak? Czas na niedzielę już. Na niedzielę, dzisiaj środa, więc elegancko. Bo na piątek mam. Na sobotę nie mam, ale na sobotę sobie ogarnę. Ostatnio były Czechy, to teraz Mazowiecka Polana, więc co tam. Jutro tak nie bardzo, ale w piątek sobie ogarnę ten odcinek. A czy w piątek już muzowo, tak? W piątek to już na pewno muszę to ogarnąć. Piątek musowo. Ogólnie ten odcinek to ma. Dobra. Ogólnie ten odcinek z Leningradu. Tak. Tak. Chyba Leningradu. Tak, no. To miał być w ogóle w środę, ale jakoś tak totalnie o nim zapomniałem. W sensie pamiętałem, żeby go wysłać, ale jednak ostatecznie go nie wysłałem. Nie wiem dlaczego. Wczoraj go ładnie nagrałem. Miałem od razu, jak wrócę z dworu, tak sobie powiedziałem, że jak wrócę z dworu, to od razu sobie go wrzucę. Ale jednak ostatecznie nie wrzuciłem go. Trudno. Nie to mi. Tutaj z kamieniami można się jeszcze bawić, bo tu wiadomo, ale na alpach to już nie jest tak, jest to już na alpach to nie jest to samo. No ale fakt są te góry, to tam to w ogóle ciemnik, chyba ciężko tam, żeby coś zrobić. O kurde. Się ciekawe, ile mam hektarów. Teraz wiem, a czy te dwa pola, co są przed domem, to wiem, że to jest 7,5 hektara, bo sprawdzałem to. Nawozem to sprawdzałem, więc mogę wam nawet pokazać, że no dobra, tam 7,49 dokładnie wyszło. Jakby mnie zaraz ktoś. O tutaj, opryskane hektary. Żeby ktoś mnie zaraz nie osądził, że oszukałem go o jeden ar. O, tu też będzie 5 hektarów. Może nie 5, ale 4 na pewno tutaj hektary będą. To jest ładny kawał pola do orany, jeszcze praktycznie. Gdyby to tak dobrze policzył, to ze pół pola jest do orana jak nic. Jakby to tam i to tak 1/3 na pewno.
No i dobra, ostatni przejazd w tamtą stronę i tutaj ta strona będzie zaorana. No już bardziej się tam pod te drzewka nie da zaorać. Znaczy da się... Wiecie, da się wszystko da, ale to już wtedy nieładnie by wyglądało. Brzydko by było teraz, a dwa, że ciężko było wtedy to tam w ogóle coś uprawiać. Tu. Więc po co sobie życie utrudniać? Nie wiem po co. Na poniedziałek Felsbruna sobie ogarnę, bo w sobotę był. No, staram się jednak trzymać że raz w tygodniu Felsbrun. Jakoś staram się trzymać to w miarę. Nie, czy teraz w niedzielę był. W sobotę albo niedzielę był. Jaki dzień z tych? Mógłbym to oczywiście sprawdzić, ale oczywiście nie chcę cię. Czyli nic nowego. Dobra, 10 minut i kończę odcinek. Bo dzisiaj nie będę zbierał kamieni i w ogóle nie będę zbierał kamieni. W sensie będę zbierał kamienie poza odcinkiem, ale wam tego nie będę pokazywał, no bo to się w kolejnym sezonie pokaże. A i siewów też wam nie będę pokazywał, bo siewy były w ostatnim odcinku, więc siewy sobie odpuszczę i pokażę już wam tutaj efekt. Czyli zbiór sorga, o. Ten z tą salatą tam dojechał, na pewno dojechał. Zaorane, zaorane. Robotka idzie. Dobra. Idę po tą sałatę sprzedać, żeby on sobie wracał tym ciągnikiem. No, że ci pracownicy to jednak ułatwiają życie. Tak, nie żeby sobie. Dziewięć pięćset? Bo tam było po 3000, tak? 9 razy 3. O, to 30 tysięcy powinienem dostać. A dobra, przejdę przez kół. Wiem, że sałata tu nie jest przyjmowana, zaraz wyskoczy. 3, 4. A patrz, jednak nie wychodzi. No i teraz pytanie, jak to rozładować? Y. L. A tu jest! Dobra. Nie widziałem. 31 tysięcy, no i elegancko. Dobra, zamczało i rozpocznij wyładunek, ja po prostu nie widziałem. Dobra, fajna taka wszczepka. W przyszłości też będę mógł nimi jajca wozić, nie? Przejedź. O właśnie, cenę jaj od razu zobaczę. Czemu klikłem P? Nie wiem. Cenę jaj, jaja, gdzie są jaja? Tu są jajca. 3000, słabo coś to je jajca. Nie miód, tylko co ja mam jeszcze? Nie sałatę. Bo ja chciałem te kapusty. Nie no. Coś jeszcze chciałem sprawdzić, ale nie pamiętam. My chyba już bierze demesy takiej bronka. Tak coś czuję, że my chyba już też bierze te.
ten stan, że ja zaczynam zapominać już, co chciałem sprawdzić. Ale to na odcinku zawsze mam tak, że nie wiem, co sprawdzić. Właśnie, kiedy to jajca? Jajca niby w październiku, ale nie, patrzyłem w październiku, to było... A, bo to było 4000 w grze. 4500 chyba. Coś takiego będą. Takie fajne pole tutaj nad rzeczką. Nad rzeczką nieopodal krzaczka. Dymała się krzywa kaczka. Na przykład. Dobra, 20 minut. Więc powoli będziemy kończyć, tak? Ja wolę jednak takie krótsze odcinki robić teraz. Ale ciekawsze mi się wydaje. O, tutaj fajne jest oświetlenie, więc tutaj są miniaturki. Zaraz tapnę. Dobra, więc ja już odpalam sobie telefon. Oczywiście kod muszę podać. Snapa od razu otworzę. Dobra, zrobię jeszcze jedno kółko i będzie finał. No i nie dowiecie się, ile w tym odcinku będzie hejtarów. To pole? Ja też nie. Chyba. Nie, no raczej nie dowiecie się, no bo nie będzie mi się aż tyle chciało tutaj siedzieć chyba na sobie. Będę to zaorać do końca. A się zaorać może założę, ale... Nie będzie mi się chciało tego pola do końca ogarnąć. O, mam pół miliona ogólnie. Przydałoby się na coś to wydać. Na pewno na tą przędzalnię chcę wydać, tam w tym miejscu na dole, ale to musi być później na krzyńce. Prasę muszę kupić przede wszystkim. O, prasa to już jest musowa. Bo mam kasę, to prasę mogę kupić. O, nawet się zrymowało te krzyżyska. Jakieś pole muszę kupić od razu na łąkę. Żeby sobie inwestować. Może łąkę na 35. Albo nie, 34, bo jest małe pole, a tam łąka myślę, że spoko, była taka mała. Jak na razie. Skoro i tak jeszcze nie mam krów. Takich, wiecie, że feste rozwinięte. Muszę zobaczyć jakieś kołbarny sobie, fajne, duże. Najlepiej z robotem, żeby był od razu. Dobra, urąbane też, że coś tam był przezablokowane, coś powiem. Gdzieś dojechał. Więc jest gitara siema. Dobra, kółeczko zrobione, więc... Myślę, że można się powoli żegnać. Ale powiem wam, że ten pług jest ładnie wyślizgany. Pewnie taki kolor, jaki nawet trochę fajnie wygląda. Jest taki przyjarany. Czy przyjarany, taki zdarty. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie. Subskrybujcie ten odcinek na kolejne filmy. Trzymajcie się, podkreślać. Na razie.